Czy wolny telewizja w Polsce. To są oczywiście gorące pytania na naszej antenie. Witam państwa bardzo serdecznie i serdecznie witam mojego i Państwa gościa, którym jest redaktor Stanisław Janecki. Tygodnik sieci. Panie redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o sprawie trudnej, o sprawie, której, której nie będziemy przesądzali, jeżeli chodzi przynajmniej o te kwestie dotyczące samego wypadku, bo o czym będziemy mówili, trwają czynności procesowe w sprawie wypadku, w którym w miniony czwartek na drodze S8 na obwodnicy Zambrowa zginął 26-letni motocyklista. Tak poinformowała w niedzielę prowadząca sprawę prokuratura. Wiadomo, że w sprawie przesłuchiwana była Małgorzata Gersdorf, była pierwsza prezes Sądu Najwyższego oraz jej mąż Bogdan Zdzienicki, który miał prowadzić ten samochód. No i tak jak ja mówiłem, nie będziemy stawiać tutaj wyroków, nie będziemy pewnie przesądzać o tej sprawie, bo ekspertami od ruchu drogowego nie jesteśmy. Obejrzymy nagranie z tego wypadku, bo to nagranie już krąży po internecie, krąży po mediach. Chwilę sobie o tym porozmawiamy, ale przede wszystkim o słowach, które Zostawię z ust Małgorzaty Gerdsdorff, i można odnieść takie wrażenie, że chyba pani była prezes powinna w tej sprawie jednak zachować milczenie dla własnego dobra. No ale to wszystko w naszym programie. To, panie redaktorze, zacznijmy sobie od tego materiału, od tego filmu, na którym widać fragment przynajmniej tego wypadku, no, do którego doszło na trasie S8. No i tutaj widzimy. Raz i motocyklistę, i motocykl, który uległ wypadkowi. Widzimy również w zwolnionym tempie tutaj ten samochód, którym podróżowała była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Nie widzimy samego momentu tej przyczyny, przez którą doszłoby do tego wypadku, ale widzimy zachowanie później, że ten samochód się nie zatrzymuje, ten samochód jedzie dalej. Ja, jak pierwszy raz o tej sprawie usłyszałem, mówię, no nie wiem, może gdzieś ten motocykl z tyłu uległ wypadkowi, samochód pojawił Jechał dalej, kierowca nie zerknął w lusterko. No, być może nie zauważył rzeczywiście, ale tutaj widzimy, że ten motocykl sunie przez naprawdę sporo metrów, kilkaset metrów do przodu. Dymu również sporo. Potężne te kłęby. No i ja takie miałem wrażenie, że w pewnym momencie ten motocykl chyba nawet wyprzedził ten samochód. Tam było jakieś takie chyba delikatne przyhamowanie, a później pojechanie i tak dalej do przodu. Panie redaktorze, jak pan ten filmik skomentuje na początek? Ja nie tyle nie jesteśmy. Ekspertami, co ja mam kilkudziesięcioletnie doświadczenie jazdy, zarówno samochodem, jak i motocyklami, więc to z obu punktów widzenia mogę to ocenić. Zresztą na filmie widać, że po pierwsze to auto jedzie lewym pasem, a potem dość gwałtownie zjeżdża na pas prawy. Czyli to jest klasyczne zachowanie, które znam z własnego doświadczenia: że jak się ktoś wyłącza, a, a już szczególnie ciężarówka to się zjeżdża na lewy pas żeby umożliwić mu płynne albo samemu nie hamować płynne włączenie się albo samemu nie hamować to jest dość rutynowe zachowanie tylko oczywiście trzeba wówczas patrzeć i w lusterko boczne i w lusterko wsteczne bo nie wszystko widać motocykle bardzo szybko się pojawiają, więc trzeba być na to też. No i też trzeba właśnie ocenić tą prędkość, z jaką pojazd może się poruszać z tyłu, nawet jak się go zobaczy. A, oczywiście, że tak. I tutaj ewidentnie widać, że po pierwsze przez kilkaset metrów ten motocykl sunie po asfalcie, wznosząc dym kurz, i każdy doświadczony kierowca takie rzeczy widzi w bocznym lusterku. Poza tym słyszy huk. Bo to jest przecież takie zdarzenie to jest duży huk, który nie sposób nawet zagłuszyć głośną muzyką wewnątrz samochodu, i w pewnym momencie ten i, i leżący motocykl wyprzedza to auto, ono zwalnia z tego właśnie powodu, on się zatrzymuje na tej barierze. Dźwiękochłonnej, a auto jedzie dalej. Więc co do faktów, to są rzeczy dość o, oczywiste. W prawie obowiązuje taka zasada, że nieznajomość prawa nie chroni przed odpowiedzialnością. Ja bym zrobił tutaj analogię do tego, co tutaj się zdarzyło. Udawanie, że się nie wzięło udziału w wydarzeniu drogowym, nie chroni także przed odpowiedzialnością, bo obiektywnie wzięło się udział w zdarzeniu drogowym, którego skutkiem w dodatku była śmierć człowieka. I teraz, w wypadku dwóch właściwie najważniejszych sędziów. W hierarchii sądowej Rzeczpospolitej, czyli pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, czyli dwóch i naj, najwyższych sądów w Polsce, jednego w porządku konstytucyjnym, od ustalania tego porządku konstytucyjnego, drugiego co do sądów powszechnych, to mówienie, że dowiedziałam się o czymś z internetu albo czegoś takiego, to jest po prostu Zdumiewające, bo owszem, pasażer, bo wnosimy, że Pani profesor Gerzdow była pasażerem. Nie musi wszystkiego widzieć, no ale jak już przelatuje przed maską leżący motocykl, no to jest absurdem, żeby takich rzeczy plus te wszystkie dźwięki, plus ten dym, plus ten kurz. Widać tu wyraźnie, no ja nie boję się takiego określenia. Mataczenie po prostu wokół tego, co się zdarzyło po pierwsze. A może rzeczywiście to było tak, że no nie wiem, była taka atmosfera w tym samochodzie, jakieś takie niezwracanie uwagi na to, co się dzieje, że po prostu nie zauważyli. No ale jak można nie zwracać uwagi? Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za to, co się dzieje na drodze. Żadne towarzystwo, zwracanie uwagi na cokolwiek we wnętrzu go nie zwalnia z tej odpowiedzialności. Z jednej strony tak, ja miałem kiedyś taką sytuację, jechałem na motocyklu, to jeszcze 125 jeździłem na Dolince Służewieckiej, tam trzy pasy są. I pani, włączając się do ruchu na tej Dolince Służewieckiej, jechałem środkowym pasem, zaczęła po prostu na. Na mnie zjeżdżać. Była obok mnie i zaczęła na mnie zjeżdżać. Ja zacząłem trąbić, no bo ta 125 to nie miała też mocy, żeby odjechać, żeby coś tam zrobić, bo na lewym pasie były samochody. No ja zacząłem trąbić. Ona dopiero się odwróciła i tak, ojeju, ktoś tu jest obok mnie. No być może i tu no podobna to sytuacja. była ta martwa była. strefa, tylko większość tych nowych aut ma te czujniki, które pokazują, że jest Że coś się tam dzieje. Czy przeszkoda, nawet jak tego nie widać. Nie wiem, czy to ak akurat auto. Miało. Ja mam auto tej samej marki, nie mam tego czegoś, ale po to się patrzy w lusterka boczne i wsteczne. Ale tu nawet nie jest ważny sam przebieg zdarzenia, tylko po pierwsze bagatelizowanie tego, że jednak zginął człowiek. No właśnie, to gdzieś chyba umyka. Ten... Absolutnie umyka. Tak jakby tu, jak pani Gerstow relacjonuje ten wypadek, to mówi wyłącznie o kawałku blachy albo gumy. No, no, bez przesady. To może ja zacytuję, panie redaktorze, tutaj takie słowa ze strony pani Gerser wpadają. Po prostu jechaliśmy autostradą i jakiś kierowca ciężarówki ma to na kamerze, ale to wiem z internetu. Tak mówi w rozmowie z Polsat News. Widzieliśmy tylko taką blachę, która leciała obok nas. Ja myślałam najpierw, że nam coś się urwało. W drodze do Augustowa, to kolejna wypowiedź w drodze do Augustowa, gdzie dotarliśmy około 14 odwiedzając po drodze kilka miejscowości z grobami bliskich. W pewnym momencie zarejestrowaliśmy jakiś przelatujący kawałek blachy czy gumy, który uznaliśmy za oderwaną część przejeżdżającej ciężarówki i to wszystko. No świetnie, tylko to kawałek gumy nie powoduje, że auto się prawie zatrzymuje i odjeżdża na tym zakręcie, więc to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. I po pierwsze, bagatelizowanie tego wszystkiego. I tu jest jeszcze pewien element taki tragi farsowy, no bo to jest ewidentna tragedia. Natomiast jak stacja TVN24 pytała panią Gersdorf o to, co ta. Coś tam się zdarzyło to skomentowała że źle się tłumaczy w tej sprawie to jest coś absurdalnego co to znaczy źle się tłumaczyć czyli gdyby znalazła dobrą wymówkę która byłaby wiarygodna to by ją to usprawiedliwiało albo mówimy prawdę albo nie otóż to a pani Gerzdor zatyka usta wszystkim krytykom takim określeniem że no przecież tak było bo my nie mamy zwyczaju kłamać może też nie mamy zwyczaju mówić prawdy w takich sytuacjach mnie uderzyła jedna rzecz, pani Małgorzata Gersdorf była przez lata czynnym sędzią No bo bycie pierwszym prezesem to jest trochę inna funkcja i czynny sędzia przede wszystkim ocenia dowody. W, w sprawach karnych, czy jakichkolwiek, w sądach powszechnych, a sąd najwyższy jest o, najwyższą instancją tych sądów powszechnych. Jak ktoś taki może obiektywnie oceniać dowody, jeśli w tak ewidentnej sprawie, w której ma osobiste doświadczenie, nie jest w stanie tych dowodów ocenić, tylko opowiada jakieś bajki. To też rzuca się cieniem na cały sposób traktowania czy osądzania spraw w tych kwestiach, w których pani Gersdorf, Gerzdrow, osądzała. Tu jest oczywiście kwestia walenia się zupełnie na bruk wizerunku, te, te, negowania tej całej moralistyki. Przecież na czym polegało, polegał spór pani profesor Gerzdow, jako prezes Sądu Najwyższego z ministrem sprawiedliwości, z prezydentem, czy w ogóle wokół Sądu Najwyższego? Na moralizowaniu, czyli na tym, co wypada, czego nie wypada, co jest zgodne. Z normą moralną, a co nie jest zgodne. I teraz, wedle tych samych kryteriów, pani profesor Gersdorf w dodatku jest profesorem, czyli ma też inną odpowiedzialność etyczną niż zwykły człowiek. Profesor to jest osoba publiczna na tyle wpływająca na zachowania innych, że też powinien ściślejsze kryteria etyczne, czyli dwukrotnie wyższe kryteria etyczne. Jako sędzia sądu, a nawet trzykrotnie, jako moralizator we wszystkich sprawach i jako profesor, profesor i to profesor w dziedzinie prawa, i wszystko tu się wali. No tutaj jest wiele takich wypowiedzi które mam wrażenie że nie powinny paść i też powstaje takie wrażenie, że pani profesor się chyba w tej sprawie pogubiła przynajmniej jeżeli chodzi o swoje, e, właśnie wypowiedzi swoje opinie bo nie tyle tutaj możemy powiedzieć jednoznacznie, że tutaj jakieś kłamstwa mamy. chociaż na podstawie tego filmiku możemy domniemywać, ale no, padają no takie kwestie, że to jej właśnie mąż Bogdan Zdziennicki prowadził samochód w dniu wypadku bo to samochód męża on bardzo dobrze prowadzi przepisowo tak mówi pani profesor ale co to ma się do tej sprawy i jak udowodnić, że na co dzień prowadzi przepisowo, a tu akurat nie prowadził przepisowo No to wszystko jest takie trochę bajkopisarstwo inną kwestią jest jeszcze jedna wypowiedź ja mam wrażenie, że chyba najbardziej kontrowersyjna pani profesor powiedziała my jesteśmy szykanowani mamy zabrany samochód koleżanka która z nami jechała miała 4 godziny zabraną komórkę byliśmy 8 godzin wczoraj w prokuraturze w Suwałkach taksówką jadąc bo nie mamy samochodu tak mówi pani profesor gdzie jest w tym wszystkim ten martwy młody człowiek który zginął podczas z tego wypadku, gdzie jest właśnie ta pewność, pewna odpowiedzialność moralna. Ja nie mówię o tym, że tu jest jakaś wina w tym wypadku po stronie pani profesor, czy jakakolwiek wina, ale mam wrażenie, że ucieka właśnie gdzieś ta pewna moralność, pewna odpowiedzialność za słowa i swoje zachowanie, empatia w tej całej sytuacji. No, po pierwsze, znika ofiara. No jest ofiara, bo jest martwy mężczyzna to jest oczywiste i dla jego rodziny bliskich to jest dramat bo to się wiąże z całym szeregiem konsekwencji więc to po pierwsze po drugie pani Gersdorf jako profesor prawa i przez lata czynny sędzia przecież wie jaka jest procedura i, że procedura polega na tym, że się zabezpiecza dowody. Jeśli chce się sprawdzić, czy to auto uczestniczyło w jakiś sposób w tym zdarzeniu drogowym, to trzeba je zabrać i dokonać oględzin i badań szczegółowych. Więc cóż to za zdziwienie? Jakie to są szykany? To jest normalna procedura. Sprawdzająca. Zabranie telefonów dokładnie to samo. Czy te osoby po zdarzeniu nie kontaktowały się z jakimiś bliskimi albo z kimś, rozmawiając w tej właśnie sprawie, co by rzucało światło na prawdomówność? Czyli to nie szykana, bardziej potraktowanie jak zwykłego, po prostu normalna obywatele. procedura. Normalna procedura, jaką codziennie przechodzą. Tysiące osób w Polsce i zrobienie z tego szykanowania jest kompletnym nieuznaniem tego, czemu się samemu przez lata patronowało, no bo przecież to, to się wszystko odbywa, te dochodzenia, tak, pod pewnym nadzorem sądowym. Jeśli ktoś, kto był sędzią Sądu Najwyższego, skarży się na uciążliwość procedury, to w jaki sposób mamy ustalić prawdę? Nie mając dostępu do dowodów, nie badając tego samochodu, nie zaglądając do telefonów osób, które w tym uczestniczyły. To jest kompletny absurd. Panie redaktorze, zapytam na koniec naszej rozmowy, czy pani profesor Małgorzata Gersdorf po prostu w tej sprawie powinna milczeć dla własnego dobra. Gorzej. Powinna mówić prawdę. I tylko prawdę. Milczeć to milczenie można różnie interpretować. Obowiązkiem kogoś, kto uczestniczył w zdarzeniu drogowym, gdzie jest ofiara śmiertelna, jest mówić prawdę. Tym bardziej, jeśli się zajmuje tak, zajmowało tak ważne stanowiska w hierarchii społecznej, a jedno jeszcze zajmuje profesora Prawa i Uniwersytetu. może ta prawda została powiedziana prokuratorze, może śledczy, może nie trzeba właśnie bardziej wynosić tej sprawy do mediów. Niestety obawiam się, szczególnie po tym, jak oglądamy kolejne komisje śledcze sejmowe. Gdzie też występują przedstawiciele zawodów prawniczych, że w Polsce od afery Rywina utrwaliło się przekonanie, że osoby publiczne, im bardziej są publiczne i, i, i znane, tym mniejszy mają obowiązek dbania o prawdę, i dowodów na to są setki. A powinno być? Odwrotnie. Odwrotnie. Dokładnie tak. Tym kończymy naszą rozmowę, ale stawiamy tylko przecinek i za moment. Ponownie widzimy się na antenie telewizji w Polsce. .pl. Zachęcam Państwa do pozostania z nami.